Każdy, kto ma dziecko, cieszy się z każdego roku swojego dzieciaczka. My się cieszymy, bo spichlerz takim dzieckiem naszym jest. Urodziliśmy go 2 lata temu, 10 grudnia, z trudem, bo też to pierwszy sklep socjalny w Polsce. Tą ideę mało kto wtedy rozumiał i cieszymy się, że prezydent Katowic i wiceprezydent, można powiedzieć, przychylnym okiem na to spojrzeli i ten sklep powstał. Ale te pierwsze 2 lata to nie były proste, łatwe lata, szczególnie pierwszy rok był dla nas bardzo trudny. Od kiedy jest kryzys, mamy 2 razy więcej klientów. To zauważamy. Wcześniej na początku ludzie traktowali sklep socjalny jako dla tej grupy najuboższych ludzi. Dzisiaj to się zmieniło. Dzisiaj wiele osób pomyślało, że to jest właśnie dobra pomoc na to, żeby budżet domowy miesięczny był podreperowany. To jest naszej koordynatorki Mai, a to się nazywa potrawka warzywną kiełbasiana. Ja jestem wolontariuszem z Piekar Śląskich Janek. I tak oddziałam może krótko, bo od śniadania wielkanocnego. Jestem wolontariuszem w fundacji, razem z moją córcią obok tutaj co siedzi. Jest to osoba niepełnosprawna, ale też się udziela. W sklepie jest bardzo miła atmosfera, bardzo miło zawsze jest przyjść, gdy zapytamy o coś. Panie bardzo miło odpowiadają, chętne są przynieść. Panią poznałam, której mieszkamy 20 lat obok siebie, żeśmy się nie znały, to dziś mi się poznały. Kiedyś było piknik, był zupą, też tam poznałam panie, niektóre Ukrainki były, też się poznały z nami, Marusia i inne. Wigilia już niebawem, bo za kilka dni w zasadzie ruszą przygotowania, ruszy gotowanie w hali MCK. Od 19 grudnia moi wolontariusze będą cały tydzień gotować Wigilię dla kilku tysięcy osób, bo nie tylko na Śląsku, ale też i Warszawa, i Kołobrzeg, i wiele innych miast w Polsce będzie korzystało z naszej Wigilii Wolnego Miejsca. My zachęcamy i zapraszamy wszystkich, aby tu właśnie w spichlerzach ludzie odbierali sobie swoje zaproszenia.